Witam serdecznie, tutaj Skorida, to kolejny odcinek Sali Chwały, tym razem wam Ruszajcie, pokażę bitwę gdzie Mikołę na Avklarungu Panzer Panther 7 tieru, ciężkim z czołgu do zwiadowczy według opisu Wargamingu, no, a tak zwany light w grze, ale dobrze to napisany, ciężki light, no to jednak pancerza trochę ma, nawet czasem więcej niż medy tego tieru albo nawet czołgi ciężkie, bo to 85 pancerza z boku ma, znaczy a z przodu, sorki, z przodu ma 85 pancerza z przodu, a z boku ma jakieś połowę mniej, tak więc czołg niepozorny, taki duża kobyła z taką małą wieżą od leoparda, generalnie działko takie spamerskie, 3 sekundy ładuje i ma penetracji 157 i 135 Mage'a. Na Goldzie już jest trochę lepiej z penetracją, bo 221. No i rzuca to badziewie na dyszki. Grałem tym badziewiem, ale byleby tylko przejść. I nawet jeździłem sobie na haubicy. Haubicy też ciekawy wybór, bo no może strzela co 8 sekund, albo może trochę mniej, ale potrafi walnąć za te 400 większe cele. Lubiłem właśnie jeździć takim tym panterką i polować na arty. Na razie tutaj Mikołę sobie podjechał standardowy dla takich czołgów miejscówkę, krzaczki na B9, gdzie może się spotować to, co się tutaj wjeżdża, a zasięg widzenia ma zacny, lornetka odpalona. No i S8 tutaj sobie podjechał bliżej, ale go widać bez problemu. No i dostaje oklepy od wszystkiego, co tam jest. Na szczęście V-ka tutaj wyparowuje dosyć zacnie. S8 coś tu kombinuje, już S8 praktycznie nie ma. No i obrywa i kończy się jego żywot. Co jeszcze można powiedzieć o tym czołgu? Tu. No czołg do przejścia, no co tu dużo mówić. Nie mam tu żadnych takich zalet T-71, którym można naprawdę przyjemnie grać, czy innym lightem 7 tieru jak LTTB, który też ma fajne działko, zwrotny, szybki, a to no faktem, no jest to czołg, który potrafi zaskoczyć swoim pancerzem, bo naprawdę potrafi dużo rzeczy odbić, ale no nie jest to zbyt przyjemny czołg, że niby szybkim ten, no ale można zaskoczyć parą sztuczkami jak odbicie pocisku, czy też staronowanie jakiegoś innego lighta, bo naprawdę ten czołg potrafi to zrobić. Jak takie T-71 jedzie albo MX-1385, no to połowę HP ich starana schodzi. Tutaj Eseta, kurczę, no nie ma dobrą pozycję, ale chyba się napaliła na misję, na staranowanie jakiegoś czadeka czy czołgu, no nie wiem. I no niestety nie wyszło jej to. No i tutaj już Mikołę ma tutaj już pole do popisu, bo z tej strony już praktycznie nic nie ma, co mogłoby takie mocno zagrozić. S7 tam i tak jest zaangażowany w walkę z tymi czołgami, tu jest pełno czołgów od Mikołę, więc nie ma problemu. Można jechać. No i początek bitwy nie jest zbyt ciekawy od strony Mikołę, no to stanie z tyłu i świecenie, które i tak są czołgi, jak podjechały, były świecone przy tamtych, no ale nie ma co się wyrywać. Jeden arta to tam nie ma co. Trzeba czekać na okazję w takich bitwach. Bez tego nie da rady. No i Mikołę właśnie tutaj dostał swoją szansę. Zobaczył artę. Przestrzeń otwarta. Można sobie spokojnie po nią jechać. Nie będzie problemu. Żeby coś go tutaj zatrzymało. Chociaż jeszcze gdzieś tu Jadzia była i jest. Tak, Jadzia się pokazała. Arta już gdzieś tam od kogoś oberwała. Przy okazji. No Mikołę tutaj nie ma co wyjeżdżać, jednak Arta tam potrafi takie light pościągać na hity.
Aczkolwiek, no jakby tak ładnie się skontował i wyjechał, to mógłby przeżyć ten wyjazd. Ale szkoda HP. Tutaj go spokojnie zaraz ktoś wyborców dobija. A tutaj sobie ładnie znajduje cel. Oczywiście goldowe pociski. Ładny zwód, prawo, lewo. No i Jadzia nie zdążyła zareagować, no nie jest taki mobilna. I Mikołaj sobie ładnie objechał ją, zajechał z tyłu i teraz spokojnie oklepuje. Oczywiście do czasu w końcu Jadzia wypracuje jakąś pozycję, chociażby z tego powodu, że jednak ma większą masę i jest w stanie tutaj sobie ładnie przepchać się. Ale w międzyczasie, no i tutaj właśnie tą pozycję jakoś już znajduje. W międzyczasie tutaj znowu Mikołaj wklepa się i trochę damage'u. Praktycznie chyba wszystko, co tam straciła, to od niego 1440 damage'u. No i tutaj ładnie Jadzia wyjeżdża. I co ja tu widzę? Jadzia czeka. No dobra, no można, no czemu nie? 400 damage'a, KV4 przeżywa. I co tu jeszcze zostaje? Waffentrager i Borsuk. Borsuk jest na apku, więc tu nie będzie problemu. Standardowe pociski już są ustawione. Trzeba już powoli kończyć tą bitwę. Prawie już 2000 damage'u, 2100. Miałem grać na celne. Nie na celne. No celne. Też moje głupie komentarze tego typu. Muszę się ich oduczyć jakoś. Ale to Mikue, dobra. Mikue już jest tutaj praktycznie na kapie. Waffentrager się znalazł. No, Waffentrager tutaj raczej sam nie ogarnie sprawy. No, ale Mikue ochoczo jedzie po niego. W sumie no, jest duże szanse, że może być na przeładowaniu. Kierowca Ojej, dostał. oj, 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 oj. Trafienie w przedział amunicyjny. No i niestety Straciliśmy część pocisków, ale nie doszło do eksplozji. ciężkość tego pojazdu spowoduje właśnie takie sytuacje, że byle jaka górka rozpędzona, trochę bardziej już wszystko wpada. Chociaż w sumie no, to chyba większość lajtów miała problemy. O, jest Waffentrager. No, no, rozminęli się niestety. Waffentrager ściąga KV4. Borsuk, jak dobrze przyceluje, znajdzie cela, to ściągnie tego Waffentragera, nie będzie problemu. Ale Waffentrager tam zjechał, Borsuk nie ryzykuje. Jest 14-13 i. Oj, 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 oj. Waffentrager obraca się, ale Borsuk na szczęście tam chyba przytomnie wyjedzie. Albo i nie, Borsuk się najwyraźniej chowa. Dobra. Tutaj spokojnie mógłby w sumie Mikołaj tutaj skorzystać z tego krzaczka, ale po co? I bijemy, bo tu nie ma co. Ajajaj, tutaj auto celowanie nie sprawiło się tak dobrze, jakby Mikołaj chciał. Zdąży, 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 zdąży? Tak, i zdążył. No i udało się, koniec bitwy. Waffentrager wykończony. Jak widać, początek bitwy po stronie Mikołaja. No, był statyczny, ale nie ma co się spodziewać na dechach takich light. Albo ginie na początku bitwy, albo stoi sobie i czeka na okazję. No i tą okazję Mikołaj skorzystał, no i wygrał tą generalnie bitwę. To jeszcze Borsuk mógłby tam się coś, mógłby uratować tą bitwę. Ale jakby było, to nie. Ale się do tego nie, raczej nie kwapił. Mikołaj zrobił to, co miał zrobić. 2761 damage'u. Bardzo ładnie mu to wyszło. As pancerny tutaj zdobył. No jak to z powtórek, który mi podsyłał, to tych as pancerny na tym czołgu udało mu się zrobić, więc chyba ten czołg mu się bardzo spodobał. A z mojej strony chyba to wszystko. Link do powtórki będziecie mieli w opisie filmu. Zapraszam do składania podań do klanu Pub. No i na Twitcha do Jubego oraz Mirka. Też z klanu Pub, którzy tam regularnie twitchują. Pokazują albo grę z WOTA, albo inne dziwne rzeczy, albo inne gry. Tak, z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę. Gratuluję Mikołaj udanej bitwy i do zobaczenia.